Co roku na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi do około 200 wypadków i kolizji. 99% z tych zdarzeń wynika z niefrasobliwości kierowców i nieprzestrzegania przez nich przepisów. Zbliżając się do przejazdu kolejowego, pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa oraz zachowaj szczególną ostrożność. Zanim przekroczysz przejazd kolejowo-drogowy, upewnij się, czy nie zbliża się pociąg. Nawet jeśli na przejeździe widzisz sygnalizację świetlną i rogatki, migające czerwone światło na sygnalizatorze i opadające rogatki oznaczają, że nie wolno przekraczać przejazdu. Po otwarciu rogatek nie wjeżdżaj na tory od razu po przejechaniu pociągu. Zaczekaj, aż zgasną światła na sygnalizatorze, a pociąg odjedzie na taką odległość, żeby móc się upewnić, iż po innych torach nie porusza się następny pociąg. Kiedy jesteś na przejeździe, a zaczną migać światła, zjedź jak najszybciej z przejazdu. W momencie, gdy Twoje auto zostanie zamknięte pomiędzy rogatkami, musisz przejechać przez nie i je wyłamać. Następnie zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu i zadzwoń do dyspozytora PKP PLK. Jego numer znajdziesz na żółtej naklejce z tyłu Krzyża Świętego Andrzeja lub na napędzie rogatek. Kiedy znajdziesz się w wyjątkowej sytuacji i samochód zostanie unieruchomiony na przejeździe, opuść jak najszybciej pojazd wraz z pasażerami i zadzwoń na numer alarmowy 112. Zgłoś zagrożenie i podaj indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu znajdujący się na żółtej naklejce. Pamiętaj, tylko przestrzeganie przepisów może zagwarantować Ci bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych.